Wysoka Rado otwierał drugą sesję Rady Miejskiej w Grudziądzach. Witam wszystkich radnych przybyłych na dzisiejsze obrady. Witam pana prezydenta, pana wiceprezydenta. Witam szczególnie, szanowni państwo, tylko woli wyjaśnienia. Pani Marzena Makowska dzisiaj złoży ślubowanie. Będę stwierdzał wszystkich radnych, którzy złożyli ślubowanie. Pani będzie dalej uczestniczyła już normalnie w obradach po złożeniu ślubowania. Na podstawie listy obecności stwierdzam, że na sali jest 20 radnych, czyli wystarcza ilość do podejmowania prawomocnych uchwał. Jednocześnie też jest radna, która będzie w dniu dzisiejszym składała ślubowanie. Szanowni państwo, przechodzimy do przedstawienia porządku obrad. Dzisiejsza sesja została zwołana w trybie artykułu 20 ust. 3 na wniosek pana prezydenta. Pismo wpłynęło dnia 2 grudnia. Odczytam państwu treść. Na podstawie artykułu 20 ust. 3 ustawy o samorządzie gminnym zwracam się z prośbą o zwołanie posiedzenia Rady Miejskiej Grudziądza na dzień 8 grudnia 2014 roku o godzinie 16. Porządek obrad w załączeniu. Podpisane Przemysław Ślusacki, wiceprezydent Grudziądza. W oparciu o ten dokument został sporządzony porządek obrad. Porządek obrad składa się, szanowni państwo, z 17 punktów. Czy jakieś uwagi państwo radni macie do porządku obrad? Nie widzę. Stwierdzam powyższe, że Rada Miejska przyjęła porządek obrad. Przechodzimy teraz, szanowni państwo, do przyjęcia protokołu z pierwszej sesji. Protokół był sporządzony, jest wyłożony w biurze Rady Miejskiej. Żadne uwagi do niej nie wpłynęły. W związku z powyższym przystępujemy do głosowania. Przypominam, głosują wszyscy państwo radni z wyłączeniem pani radnej Marzeny Makowskiej. Bardzo proszę, 20 radnych będzie głosowało. Kto z państwa radnych jest za przyjęciem protokołu z pierwszej sesji? Protokół został przyjęty jednogłośnie. I szanowni państwo, przechodzimy teraz do następnego punktu porządku obrad. To jest ślubowanie radnych. Tutaj w tym wypadku będzie to ślubowanie pani Marzeny Makowskiej. Ja tylko wyjaśnię, że zgodnie z ustawą artykuł 23a ja odczytam treść ślubowania. Proszę wtedy panią o powstanie. Pani wypowie słowo ślubuje. I ślubowanie może być złożone z dodaniem zdania: tak mi dopomóż Bóg. Rzeczypospolitej Polskiej ślubuję uroczyście obowiązki radnego sprawować godnie, rzetelnie i uczciwie, mając na względzie dobro mojej gminy i jej mieszkańców. Pani Marzena Makowska. Dziękuję bardzo. Z przyczyn już znanych przystępujemy do dalszego porządku obrad. Szanowni państwo, po tych sprawach takich czysto porządkowych przechodzimy do punktu trzeciego. To jest uchwała w sprawie ustalenia liczby wiceprzewodniczących Rady Miejskiej Grudziądza. Otrzymaliście, szanowni państwo, ten projekt uchwały. Jest tutaj miejsce wykropkowane. Ja, z uwagi, że jestem tutaj autorem tej uchwały, proponuję państwu jako autopoprawkę wpisanie ustalić się liczbę wiceprzewodniczących Rady Miejskiej Grudziądza w ilości 2 osób. Bym prosił bardzo państwa o wpisanie tutaj liczby 2. Czy jakieś uwagi, szanowni państwo, macie do tego projektu uchwały? Nie widzę. W związku z powyższym przystępujemy do głosowania. Bardzo proszę panią sekretarz. 21 radnych, dobrze. Kto z państwa radnych jest za przyjęciem projektu uchwały? Głosowało za przyjęciem projektu uchwały. Uchwała została podjęta jednogłośnie. Dziękuję bardzo. Szanowni państwo, przechodzimy do kolejnego punktu porządku obrad. To jest
projekt uchwały w sprawie wyboru wiceprzewodniczącego, wiceprzewodniczących Rady Miejskiej Grudziądza. Z uwagi na fakt, że Państwo zdecydowaliście, że będzie dwóch wiceprzewodniczących, już w samym tytule wprowadzam następującą autopoprawkę do tego projektu. To będzie, proszę bardzo poprawić, uchwała w sprawie wyboru wiceprzewodniczących Rady Miejskiej Grudziądza. I także w paragrafie pierwszym dokonuje się wyboru radnych, nie radnego, tylko radnych, też autopoprawka. W związku z powyższym bardzo proszę Państwa o zgłaszanie, tak jak to przewiduje nasz regulamin, kandydatów. Pan radny Michał Czepek, bardzo proszę. W imieniu radnych Rady Miejskiej Grudziądza zgłaszam kandydaturę pana Piotra Jezierskiego na wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej Grudziądza. Pan Piotr Jezierski ma 47 lat i z wykształcenia jest pedagogiem. Jest nauczycielem w Szkole Podstawowej nr 12 w Grudziądzu. Jest żonaty, ma dwie córki. Pan Piotr Jezierski jest samorządowcem o ogromnym doświadczeniu. Obecna kadencja Rady jest jego czwartą kadencją. Podczas minionych kadencji pełnił funkcję przewodniczącego klubu radnych, przewodniczącego Komisji Edukacji, Komisji Sportu. Pracował we wszystkich komisjach Rady Miejskiej. Uważamy, że pan Piotr Jezierski jest doskonale przygotowany do pełnienia funkcji wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej. W załączeniu zgoda pana Piotra Jezierskiego. Rada, chciałbym zgłosić kandydaturę pana Krzysztofa Kosińskiego. Pan Krzysztof Kosiński ma 52 lata. Jest bardzo doświadczonym samorządowcem. Funkcję radnego pełni czwartą kadencję. Pracował w wielu różnych komisjach Rady Miejskiej. Działał bardzo aktywnie i na forum Rady Miejskiej, ale również w środowiskach mieszkańców. Reprezentował interesy różnych grup mieszkańców, szczególnie tych w najtrudniejszej sytuacji, osób niepełnosprawnych albo osób w jakikolwiek inny sposób pokrzywdzonych. Jest osobą powszechnie znaną, cenioną, zrównoważoną, spokojną, więc są to też cechy, które przewodniczącemu Rady Miejskiej są nieodzowne. No, nie ukrywam, że jest bardzo ważną osobą dla radnych z listy Prawa i Sprawiedliwości. Uzyskał też bardzo dobry spośród naszej listy najlepszy wynik, zdecydowanie najlepszy wynik w ostatnich wyborach, co też jest dodatkowym potwierdzeniem zaufania, jakim cieszy się wśród mieszkańców. Uważam, że doskonale będzie pełnił swoją rolę jako wiceprzewodniczący Rady Miejskiej. Tak, wyrażam zgodę. Mogę prosić o dokumenty? Pana, zgłoszenie pisemne i zgodę pana radnego. Możemy przerwę, tak? Jeszcze pan radny Wojciech Chyba, bardzo proszę. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, Panie Prezydencie, Panie Pośle. Zgłaszam w imieniu radnych Wojciecha Chyły, Andrzeja Mioduszewskiego i Marka Totlebena kandydaturę radnego Marka Czepka na funkcję zastępcy przewodniczącego. Marek Czepek ma 63 lata, jest rodowitym Grudziądzanem, posiada wykształcenie średnie techniczne, zawodowo związany z Wojskiem Polskim. Pracuje na stanowisku kierowniczym w Centrum Szkolenia Logistyki. Od kilkunastu lat czynnie działa w licznych stowarzyszeniach, między innymi w Stowarzyszeniu Rodzin Katolickich, którego jest prezesem. W Radzie Miejskiej pracuje w Radzie Społecznej naszego regionalnego, pracuje także w Radzie Społecznej naszego regionalnego szpitala. Od wielu lat jest wolontariuszem w Grudziąckim Centrum Caritas oraz pracuje w zarządzie
rodzinnego ogrodu działkowego imienia Tadeusza Kościuszki. W Radzie Miasta Zielonych zasiadał 4 kadencji w latach 2010-2014, pełnił funkcję wiceprzewodniczącego Rady. Naszym zdaniem wywiązywał się z tej roli bardzo dobrze, dlatego prosimy Państwa o poparcie naszego kandydata i ponowny wybór do Prezydium Rady. Dziękuję bardzo. Mogę prosić? Dobrze, zgoda także została wyrażona tutaj przez pana kandydata Marka Czepka na piśmie. Czyli ten wymóg formalny. Przepraszam pana radnego Andrzeja Wiśniewskiego, czy jakąś chwilę przerwy? Nie czekam. Poczekać, tak? Sekundkę? Dobrze. Może tak 5 minut, szanowni państwo, żeby tutaj... ale komisja skrutacyjna jeszcze musi być. Musi być formalne zgłoszenie, tutaj panowie dokonają. Jest zgoda pana radnego Kościńskiego, pan radny Wiśniewski w imieniu radnych. Krótką charakterystykę radnego. Ja bardzo przepraszam pana radnego. Jakby zrobimy na te 10 minut przerwy. Krótka charakterystyka, co pan radny przedstawił nam tutaj konkretnie o panu radnym Kościńskim. Nie musi być dosłownie, tak? Zrobimy 10 minut przerwy, jeżeli państwo pozwolicie. Spotykamy się 25 po. W pierwszej kolejności bardzo bym prosił panią sekretarz o stwierdzenie kworum. Ile jest obecnych na sali? Uchwał. Zgodnie z regulaminem Rady obecnie spytam się kandydatów, czy podtrzymują zgodę na kandydowanie. Pan radny Piotr Jędzielski, czy podtrzymuje pan zgodę na kandydowanie na wiceprzewodniczącego? Dobrze, jest zgoda pana radnego. Pan radny Krzysztof Kościński, czy podtrzymuje pan zgodę na kandydowanie? Dziękuję bardzo. Pan radny Marek Czepek, czy podtrzymuje pan zgodę na kandydowanie? Dziękuję bardzo. W związku z powyższym przechodzimy do następnego etapu tej wyboru. Powołamy komisję skrutacyjną. Bardzo bym prosił o podanie 3 radnych z sali, którzy by pracowali w komisji skrutacyjnej. Pan radny Michał Czepek, bardzo proszę. Pani Krystyna Nowak, kandydat do komisji skrutacyjnej. Pani Krystyna Nowak, czy wyraża pani zgodę na kandydowanie? Wyraża pani zgodę. Pan radny Andrzej Mieduszewski. Chciałbym zgłosić kandydaturę Marka Kotlebena. Dziękuję bardzo. Czy pan Marek Kotleben wyraża zgodę na kandydowanie do komisji skrutacyjnej? Dziękuję. Jeszcze jedna osoba, pan radny Andrzej Wiśniewski, bardzo proszę. Zgłaszam osobę pani Marzeny Makowskiej. Pani Marzena Makowska, czy pani radna wyraża zgodę na kandydowanie do komisji skrutacyjnej? Czyli mamy tak, pani Krystyna Nowak, pan Marek Kotleben i pani Marzena Makowska. Zgody zostały też przez kandydatów wyrażone jednoznacznie. Szanowni państwo, przystępujemy do głosowania 21 radnych. Kto z państwa się za powołaniem z komisji skrutacyjnej w składzie zaproponowanym? Dwudziestu jeden radnych głosowało za ustaleniem powołaniem komisji skrutacyjnej wyżej wskazanej w składzie. W związku z powyższym, że komisja została już powołana, ogłaszam 10-minutową przerwę. Szanowni państwo, celem przygotowania kart do głosowania, a komisja ukonstytuuje się, kto będzie przewodniczącym komisji. Czyli spotykamy się. Ja może teraz oddam głos panu przewodniczącemu komisji skrutacyjnej. Bardzo proszę. Proszę państwa, głos ważny będą jedynie wówczas, jeżeli skreślimy jednego lub dwóch kandydatów. Jeżeli nie skreślimy żadnego lub 3, głosy będą nieważne. Skreślamy jednego lub dwóch kandydatów. Oczywiście krzyżykiem, tak żeby to było bez żadnego problemu, można było ocenić, czy jest głos ważny, czy głos nieważny i na kogo oddamy. Tylko jeszcze że pan przewodniczący, skład osobowy dla niego przewodniczący, tutaj też pan nam wskaże, tak jak jest, powinno być jak koniec. Komisji, pani Marzena Makowska, członek komisji. Czy tak by nastąpi rozdanie? Bardzo proszę.
to się utnę. Pani sekretarz Kowal będzie wyczytała Państwa alfabetycznie. Zapraszam Pana Marka Czepka. Zapraszam Pana Michała Czepka, Blamskiego Macieja, Arkadiusza Kłoszkę, Szymona Wolwina, Panią Iwanowską Joanna, Pana Jezierskiego Piotra, Pana Kosińskiego Krzysztofa, Pana Kowalskiego Łukasza, Panią Marzenę Markowską, Pana Mioduszewskiego Andrzeja, Panią Krystynę Nowak, Panią Edytę Donoską, Pana Wisława Polińskiego, Pana Piotra Rodę, Pana Tomasza Smolarka, Pana Sławomira Szymańskiego, Pana Marka Toflebena, Pana Andrzeja Wisiłowskiego i Pana Mariusza Żebrowskiego. Dziękuję bardzo Pani Sekretarz. W związku z tym, że zostały złożone głosy do... Do konstytucyjnej sprawy wyboru wiceprzewodniczących Rady Miejskiej w Grudziądzu z dnia 1 grudnia 2014 roku. Komisja Statucyjna w składzie Marek Rozlewny przewodniczący, Krystyna Nowak członek komisji, Marzena Makowska członek komisji stwierdza, że na funkcję wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej Grudziądza zgłoszono 3 kandydatury osoba. Marek Czepek, Piotr Jezierski i Krzysztof Kosiński. Na podstawie wyniku tajnego głosowania Komisja Statucyjna stwierdza, co następuje. Na ustawowy stan 23 radnych obecnych na sesji jest 21 radnych. W głosowaniu wzięło udział 21 radnych. Głosów nieważnych oddano 0, stwierdzono 0. Głosów ważnych oddano 21, w tym na poszczególnych kandydatów oddano. Na pana Marka Czepka 17 głosów, na pana Piotra Jezierskiego 18 głosów, na pana Krzysztofa Kosińskiego 4 głosy. Komisja Statucyjna stwierdza, że wiceprzewodniczącymi Rady Miejskiej Grudziądza zostali pan Piotr Jezierski i pan Marek Czepek. Podpisano Marek Kleben, pani Krystyna Nowak i pani Marzena Makowska. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, po przeprowadzeniu głosów wiceprzewodniczącymi Rady został pan Piotr Jezierski, pan Marek Czepek. Wybór jest jednoznacznie z przyjęciem uchwały w sprawie wyboru osoby na te stanowiska. Gratuluję i zapraszam Panów. Państwo radni, jakieś uwagi macie do tego punktu? Nie widzę. W związku z powyższym, Szanowni Państwo, przystępujemy do głosowania nad tym projektem uchwały. Kto z Państwa radnych, Pan 21 radnych na sali, Pani Sekretarz, tak? Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem projektu uchwały? Radnych głosowało za przyjęciem projektu uchwały. Uchwała została podjęta jednogłośnie. Dziękuję Państwu bardzo. Szanowni Państwo, przechodzimy do kolejnego punktu porządku obrad. To jest projekt uchwały w sprawie powołania radnych do składów osobowych Komisji Stałych Rady Miejskiej Grudziądza. W tym punkcie będę na bieżąco dokonywał zmian, będę odczytywał każdą komisję. Każdy z Państwa radnych będzie mógł na tym etapie albo się dopisać, ewentualnie zmienić swoje stanowisko i będę zobowiązany Państwu bardzo mocno, żebyście w tym momencie bardzo uważnie nad każdą komisją procedowali. Paragraf pierwszy. Jest to komisja rewizyjna. Na razie skład komisji rewizyjnej jest sześcioosobowy. Pan Wojciech Chyła,
pan Krzysztof Kosiński, pan Łukasz Kowarowski, pan Andrzej Mioduszewski, pani Krystyna Nowak, pan Andrzej Wiśniewski. Czy ktoś jeszcze z państwa tutaj? Bardzo proszę, pan radny Michał Czepek. Tak, chciałbym do tej komisji zgłosić swoją osobę. Tak. Pana Macieja Galmowskiego i pana Szymona Gurbina. I pana Szymona Gurbina, dobrze. Czyli skład osobowy komisji będzie 9-osobowy. Tutaj bardzo proszę, czy pan Maciej Glamowski także podtrzymuje kandydowanie? Tak. Pan Szymon Gurbin? Tak. Czyli szanowni państwo, komisja rewizyjna w składzie, robimy w ustępie pierwszym, do 9 radnych. Bo mamy 7, 8 i 9. Czy jakieś jeszcze uwagi do tego punktu? Nie widzę. Przechodzimy, szanowni państwo, do Komisji Budżetu i Polityki Gospodarczej i mamy na razie skład: Arkadiusz Gorzka, Sławomir Szymański, Andrzej Wiśniewski. Czy jeszcze ktoś? Bardzo proszę, pan radny Wiśniewski. Pani Marzena Makowska. Pani Marzena Makowska, dopisujemy. Pani radna oczywiście wyraża zgodę. Dobrze, pan radny Sławomir Szymański się zgłaszał. Panie przewodniczący, wysoka rado, ja chciałem zrezygnować z tej komisji i przenieść się do innej. Może pan radny sprecyzować, do której? Tak, do komisji sportu. Do komisji sportu. Bardzo proszę o wykreślenie pana Sławomira Szymańskiego z Komisji Budżetu i Polityki Gospodarczej i dopisanie pana radnego do Komisji Sportu, czyli pan Sławomir Szymański. I tutaj jeszcze bardzo proszę pan radny Michał Czepek. Bardzo proszę o dopisanie w tej komisji pana Macieja Glamowskiego. Tak. Mojej skromnej osoby. Dobrze. Pan Maciej Glamowski oczywiście też wyraża zgodę. Czyli odczytuję, szanowni państwo, skład tej komisji. Arkadiusz Gorzka, Marzena Makowska, Andrzej Wiśniewski, Maciej Glamowski, Michał Czepek i wpisuję w naszej składzie do 5 radnych. Jednocześnie na tym etapie chciałbym państwa poinformować, że w tekście, który zostanie podjęty, będzie to w kolejności alfabetycznej. Rozmawiałem z panem mecenasem, jest to kwestia tylko techniczna, nie razu, my tylko wskazujemy radnych, którzy pracują w komisji. Ale po podjęciu uchwały, ta uchwała będzie alfabetycznie w każdej komisji wymienieni radni. Czyli mamy Komisję Budżetu w składzie do 5 osób i mamy tutaj wskazane już osoby. Komisja Bezpieczeństwa Publicznego i Ochrony Przeciwpożarowej mamy tak. Pan Arkadiusz Gorzka, pan Wiesław Poliński, pan Tomasz Smolarek, pan Marek Kotleben, pan Mariusz Żebrowski. Czy ktoś jeszcze z państwa tutaj do tej komisji chciałby się przyłączyć? Nie widzę. W związku z powyższym ustęp trzeci otrzymuje brzmienie w formie mojej autopoprawki. Komisja Bezpieczeństwa Publicznego w Przeciwpożarowej w składzie do 5 radnych. I mamy 5 radnych, czyli punkt 6 radnego już nie będzie. I szanowni państwo, przechodzimy do Komisji Edukacji. Obecnie mamy skład następujący. Pani Joanna Iwanowska, pan Piotr Jezierski, pani Edyta Ogonowska, pan Piotr Rode, pan Sławomir Szymański, pan Mariusz Żebrowski. Czy ktoś jeszcze chciałby pracować? Bardzo proszę, pan Michał Czepek. Tak, chciałbym jeszcze zgłosić pana Szymona Gurbina. Pan Szymon Gurbin, wyraża pan zgodę? Dobrze. Czyli ustęp trzeci będzie miał następujące brzmienie. Komisja Edukacji w składzie do 7 radnych. Jeszcze tutaj właśnie pan wiceprzewodniczący prosi państwa o poprawienie. Pan Sławomir R. uciekł. Jest Sławomir. Pan Sławomir Szymański. Czyli tutaj mamy 7 radnych. Skład komisji jest do 7 radnych i 7 radnych jest wpisanych. Następnie mamy Komisję Kultury, Turystyki i Promocji. Pierwotny skład jest następujący. Pan Marek Czepek, pan Szymon Gurbin, pan Piotr Jezierski, pan Andrzej Mioduszewski, pani Edyta Ogonowska, pan Wiesław Poliński, pan Piotr Rode, pan Mariusz Żebrowski i wcześniej pan Piotr Jezierski deklarował, już momencik, pan Piotr Jezierski deklarował wykreślenie z tej komisji.
Potwierdza pan radny. Proszę pana Piotra Jerzyńskiego i bardzo proszę pan radny Andrzej Wiśniewski. Marzena Makowska. Pani Marzena Makowska. Czy pani wyraża zgodę? Dobrze, dziękuję bardzo. Bardzo proszę dopisać panią Marzenę Makowską. I bardzo proszę pan Michał. Dopisujemy pana Michała Czepka, czyli skład tej komisji, szanowni państwo, będzie 9-osobowy. Odczytuję radnych jeszcze raz. Pan Marek Czepek, pan Szymon Gurbin, pani Marzena Makowska, pan Andrzej Mioduszewski, Mariusz Żebrowski, Michał Czepek, czyli ustęp 5 będzie Komisja Kultury i Turystyki i Promocji w składzie do 9 osób. Do 9 radnych, przepraszam najmocniej. Czyli tą komisję także już mamy za sobą. Teraz jest Komisja Zdrowia, Spraw Rodziny w składzie do, i skład jest oczywiście trzeba określić. Pierwotnie, tutaj już zgłaszam autopoprawkę, nie będzie Piotr Chyła, tylko Wojciech Chyła. Dziękuję za poprawkę, ale jeszcze chciałbym wykreślić się z tej komisji i przenieść do komisji mieszkaniowej. Pan Piotr Chyła wykreśla się z tej komisji. Wojciech Chyła. Przepraszam. Pan Wojciech Chyła i do komisji mieszkaniowej, czyli będzie w punkcie 7 Wojciech Chyła. Siódmy. Dobrze, ustępie 7, dobrze. Mamy tak, jest obecnie pan Marek Czepek, pan Szymon Gurbik, pani Joanna Iwanowska, pan Krzysztof Kosiński, Krystyna Nowak, Edyta Ogonowska. Czy ktoś jeszcze do tej komisji chciałby przystąpić z państwa? Nie ma, czyli mamy tak. 1, 2, 3, 4, 5, 6 radnych, czyli ustęp 6, Komisja Zdrowia i Spraw Społecznych i Rodziny w składzie do 6 radnych. Bardzo proszę o poprawienie. Przechodzimy do Komisji Mieszkaniowej, czyli ustęp 7. Skład obecny podany był pan Krzysztof Kosiński, pan Andrzej Mioduszewski, pan Wiesław Poliński i obecnie pan Wojciech Chyła. Kto jeszcze z państwa? Chciałbym, przepraszam bardzo, chciałbym cię wykreślić z tej komisji i przenieść do sportu. Dobrze. I jednocześnie zgłosić Marka Totlebena do tej komisji. Pan Marek Totleben. Czyli tak, szanowni państwo, wykreślamy pana Andrzeja Mioduszewskiego. Wpisujemy pana Marka Totlebena. Pan wyraża zgodę oczywiście. Dobrze. Czyli pan Marek Totleben. Skład jest następujący. Pan Krzysztof Kosiński, pan Marek Totleben, pan Wiesław Poliński, Wojciech Chyła. Następnie zgłasza się do tej komisji także pan Piotr Jezierski. Czy ktoś jeszcze z państwa? Jeśli... Pani Edyta Ogonowska, bardzo proszę o dopisanie. Ja teraz odczytam, tak, bo tutaj troszeczkę nastąpiły istotne zmiany. Mamy tak, pan Krzysztof Kosiński, pan Marek Totleben, pan Wiesław Puliński, pan Wojciech Chyła, pan Piotr Jezierski i pani Edyta Ogonowska. Jeżeli dobrze liczyłem, jest 6 radnych. 6, tak? Zgadzacie się państwo? Czyli komisja mieszkaniowa w ustępie 7 będzie w składzie do 6 radnych w tym składzie, a pan Mioduszewski jest dopisany do komisji sportu. Odczytam komisję sportu. To jest ustęp 8, Komisja Sportu. Obecny skład jest pan Piotr Jezierski, pan Łukasz Kowalowski, pan Tomasz Smolarek, pan Marek Totleben, pan Mariusz Żebrowski, pan Sławomir Szymański, pan Andrzej Mioduszewski. Czy ja dobrze wszystkich państwa? Czy jakieś jeszcze by uwagi, ktoś by chciał w tej komisji? Czyli mamy komisję 7-osobową. 7 radnych i bardzo proszę, szanowni państwo, Komisja Sportu w składzie do 7 radnych.
Czy jakieś jeszcze uwagi, Szanowni Państwo, macie do tego porządku? To oczywiście wszystko, co wskazałem Państwu, jest moją autopoprawką. Tak jak wskazywałem, po podjęciu uchwały w formie papierowej będziecie Państwo alfabetycznie w każdej komisji wymienieni. Jeżeli nie ma żadnych uwag, Szanowni Państwo, przystępujemy do głosowania nad tym projektem. Pan Szydłowski, tak? Słucham. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, chciałem prosić o wykreślenie mnie z Komisji Bezpieczeństwa. Komisji Bezpieczeństwa? Czy jeszcze będzie musiała się na osobę do Komisji Bezpieczeństwa dopisać z Państwa Rady? Dobrze, to w takim razie proszę nie traktować tego głosu. Czyli wycofuje Pan swój wniosek? Nie pozostanie, tak. Zostanie Pan nadal w Komisji Bezpieczeństwa? Dobrze. Dobrze. Czyli mamy skład Komisji Arkadiusz Gorzka, Wiesław Kuniecki, Tomasz Smolarek, Maria Kotleben, Mariusz Żebrowski. I do 5 radnych. Jeżeli nie ma, Szanowni Państwo, już żadnych uwag i wszystko Państwo zanotowaliście, przystępujemy do głosowania nad projektem uchwały. Mamy 21 radnych. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem projektu uchwały? Radnych głosował za przyjęciem projektu uchwały. Uchwała została podjęta jednogłośnie. Szanowni Państwo, przechodzimy do kolejnego punktu. To jest projekt uchwały w sprawie powołania przewodniczącego Komisji Mieszkaniowej Rady Miejskiej Grudziądza. Tu też jest wolne miejsce, jeżeli chodzi o osobę. Kto z Państwa, proszę o zgłaszanie kandydatu. Chciałbym zgłosić kandydaturę pana Krzysztofa Kosińskiego. Dobrze. Czy pan Krzysztof Kosiński wyraża zgodę? Pan radny wyraża zgodę? Czy jakieś są jeszcze kandydatury? Miałem w tym punkcie, że paragraf pierwszy powołuje się na stanowisko przewodniczącego, bo jest przewodniczącej, bardzo bym prosił, Komisji Mieszkaniowej Rady Miejskiej Grudziądza, radnego. I w porządku alfabetycznym w pierwszej kolejności będziemy głosowali nad wyborem. Bardzo proszę pana radnego Psińskiego. Chciałbym tylko dowiedzieć się o podstawę prawną, nie według kolejności zgłaszania kandydatów. Bardzo proszę pana mecenasa. Jeżeli państwo chcecie zmienić zasady, to możecie poddać też zmienić, ustalić zasady tak naprawdę, to możecie teraz ustalić sobie formalną taką uchwałą, czy będziecie głosowali według kolejności zgłoszenia, czy według alfabetycznej. Czyli po prostu głosujemy tutaj w tym wypadku. Rozumiem, że pana kolejności zgłoszeń, tak? Nie, tu jest głosowanie, Szanowni Państwo, jawne. Dobrze Państwo pamiętacie, wybór przewodniczących komisji jest wyborem jawny, nie ma tych głosowania tajnego, obsadzenie tych stanowisk. Jest wniosek, ja sądzę, że tym nie będzie żadnych względów, jeżeli przegłosujemy ten wniosek. Jest wniosek pana radnego Wiśniewskiego, żeby o głosowanie według kolejności zgłoszeń. Oczywiście zwykła większość taki wniosek przechodzi. Bardzo proszę, panie przyjęcie wniosku pana radnego Wiśniewskiego, żeby głosowanie nad przewodniczący tej Komisji Mieszkaniowej było według kolejności zgłoszeń. Taki wniosek, żeby każde głosowanie tak się odbywało. Tak? Dobrze, to był jako ogólny wniosek, tak? Jako ogólny wniosek kandydatury, tak będziemy głosować. Kto z Państwa radnych jest za? A więc będziemy głosowali, Szanowni Państwo, według zgłoszenia kandydatur. Pierwszy był zgłoszony pan Krzysztof Kosiński. Głosowanie odbywa się w ten sposób. Kto jest za, kto jest przeciw, kto się wstrzymał. Jeżeli będzie wynik pozytywny, Państwo wtedy wpisujecie do uchwały nazwisko wybranej osoby i uchwała jest podjęta. Tak, panie mecenasie, tak. Dobrze. Szanowni Państwo, bardzo proszę. Kto z Państwa radnych jest za wyborem na przewodniczącego Komisji Mieszkaniowej pana Krzysztofa Kosińskiego? 4 radnych jest za. Kto jest przeciwny?
10 radnych jest przeciwnych. Kto się wstrzymał? 7 radnych się wstrzymało. Kandydatura nie przeszła, Szanowni Państwo. Głosujemy teraz nad kandydaturą na przewodniczącego pana Wojciecha Chyły. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem, wyborem przewodniczącego w osobie pana Wojciecha Chyły? Osiemnastu radnych głosowało za. Kto jest przeciwny? Brak głosów przeciwnych. Kto się wstrzymał? 4 osoby. Czyli jeszcze raz, Szanowni Państwo, powtarzamy głosowanie. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem kandydatury Wojciecha Chyły na przewodniczącego Komisji Mieszkaniowej? Siedemnastu radnych za. Kto jest przeciwny? Kto się wstrzymał? 4 osoby się wstrzymały przy braku głosów przeciwnych. Szanowni Państwo, uchwała została podjęta. Przewodniczącym komisji został wybrany pan Wojciech Chyła i powołuje się na stanowisko przewodniczącego Komisji Mieszkaniowej Rady Miejskiej Grudziądza radnego Wojciecha Chyła. Szanowni Państwo, przechodzimy do kolejnego punktu porządku obrad, do projektu uchwały w sprawie powołania przewodniczącego Komisji Bezpieczeństwa Publicznego i Ochrony Przeciwpożarowej Rady Miejskiej Grudziądza. Proszę o zgłaszanie kandydatur. Bardzo proszę, pan radny Michał Czepek. Chciałbym zgłosić kandydaturę pana Tomasza Smolarka. Dziękuję bardzo. Czy pan radny wyraża zgodę? Bardzo proszę, wyraża pan zgodę? Wyraża, dobrze, dziękuję. Czy ktoś jeszcze z państwa? Nie widzę. W związku z powyższym, szanowni państwo, będziemy przystępowali do głosowania. Także tutaj paragraf pierwszy otrzymuje brzmienie. Powołuje się na stanowisko przewodniczącego Komisji Bezpieczeństwa Publicznego i Ochrony Przeciwpożarowej Rady Miejskiej Grudziądza, radnego Tomasza Smolarka. Proszę wpisać. I głosujemy nad już samą uchwałą. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem projektu uchwały? Dwudziestu jeden radnych głosował za przyjęciem projektu uchwały. Jednogłośnie został pan wybrany na przewodniczącego komisji. Gratuluję. Dobrze. Nie głosował pan? Bardzo proszę, pani sekretarz. Niestety. No, dziękuję bardzo panu radnemu. Jeszcze raz powtarzamy głosowanie. Kto z państwa radnych jest za podjęciem uchwały? 20 radnych głosowało za. Kto jest przeciwny? Pani sekretarz. Nie ma. Kto się wstrzymał? Jedna osoba. Uchwała została podjęta. Dziękuję. Kolejny punkt porządku obrad to jest projekt uchwały w sprawie powołania przewodniczącego Komisji Budżetu i Polityki Gospodarczej Rady Miejskiej Grudziądza. Proszę o zgłaszanie kandydatur. Bardzo proszę, pan radny Michał Czepek. Kandydaturę pana Macieja Glamowskiego na stanowisko przewodniczącego Komisji. Dziękuję. Czy pan Maciej Glamowski wyraża zgodę? Wyraża zgodę. Czy jeszcze jakieś są kandydatury? Nie widzę. W związku z powyższym bardzo proszę o poprawienie paragrafu pierwszego projektu uchwały. Powołuje się na stanowisko przewodniczącego Komisji Budżetu i Polityki Gospodarczej Rady Miejskiej Grudziądza, radnego Macieja Glamowskiego. Przystępujemy do głosowania. Bardzo proszę panią sekretarz. Kto z państwa radnych jest za przyjęciem projektu uchwały? 20 radnych głosowało za przyjęciem projektu uchwały. Kto jest przeciwny? Pani sekretarz. Nie ma przeciwnych głosów. Kto się wstrzymał? Jedna osoba. Uchwała została podjęta. Szanowni Państwo, kolejny punkt porządku obrad to jest projekt uchwały w sprawie powołania przewodniczącego Komisji Edukacji Rady Miejskiej Grudziądza. Proszę o zgłaszanie kandydatur. Pan Michał Czepek. Panie Przewodniczący, chciałbym zgłosić panią Joannę Iwanowską na stanowisko przewodniczącej Komisji Edukacji. Dziękuję bardzo. Czy pani radna wyraża zgodę? Pani radna wyraża zgodę. Czy ktoś jeszcze z państwa jakieś kandydatury? Nie widzę. Proszę o poprawienie paragrafu pierwszego projektu uchwały. Powołuje się na stanowisko przewodniczącej Komisji Edukacji Rady Miejskiej Grudziądza, radną Joannę Iwanowską. Przystępujemy do głosowania. Kto z państwa jest za przyjęciem projektu uchwały?
19 radnych za. Kto jest przeciwny? Kto się wstrzymał? Dwoje radnych się wstrzymało, uchwała została podjęta. Dziękuję bardzo. Kolejny punkt porządku obrad to jest projekt uchwały w sprawie powołania przewodniczącego Komisji Kultury, Turystyki i Promocji Rady Miejskiej Grudziądza. Proszę o zgłaszanie kandydatur. Pan radny Tomasz Smolarek. Zgłaszam kandydaturę radnego Michała Czerka. Dziękuję bardzo. Czy pan radny wyraża zgodę? Pan radny wyraża zgodę. Czy ktoś jeszcze z państwa? Nie widzę. Poprawiamy paragraf pierwszy. Projekt uchwały powołuje się na stanowisko przewodniczącego Komisji Kultury, Turystyki i Promocji Rady Miejskiej Grudziądza, radnego Michała Czerka. I szanowni państwo, przystępujemy do głosowania. Bardzo proszę panią sekretarz. Kto z państwa jest za przyjęciem projektu uchwały? Dwudziestu radnych głosował za przyjęciem projektu uchwały. Kto jest przeciwny? Nie ma. Kto się wstrzymał? Jedna osoba. Uchwała została podjęta. Dziękuję państwu. Szanowni państwo, przechodzimy do tego punktu porządku obrad. To jest projekt uchwały w sprawie powołania przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Grudziądza. Proszę o zgłaszanie kandydatur. Nie zabrzmi, ale traktuję to trochę jako sprawę honorową, ponieważ było uzgodnienie, więc się z tego wywiązuję. Zgłaszam jako kandydata na stanowisko przewodniczącego Komisji Rewizyjnej pana Wojciecha Chyły. Czy pan wyraża zgodę, panie radny? Nie mogę przyjąć, gdyż jestem w Komisji Mieszkaniowej. Dobrze. Pan, tak, pan się wykreślił, pan dobrze pamiętam. Ale chyba pan jest w komisji. Ale też jeszcze pan jest w rewizyjnej. Też jest. Ale pan po prostu odmawia. Dobrze. Ja wiem, ale po prostu pan odmawia. Jakieś kandydatury? Pan radny Piotrode, proszę. Chciałbym zgłosić kandydaturę pana Łukasza Kowarowskiego na przewodniczącego Komisji Rewizyjnej. Dziękuję bardzo. Czy pan radny wyraża zgodę? Tak, wyrażę. Wyraża pan zgodę, dobrze. Czy jakieś jeszcze kandydatury są na kandydaturę Krzysztofa Kosińskiego. Pana Krzysztofa Kosińskiego. Czy pan radny wyraża zgodę? Nie wyraża pan? Nie wyraża. Czy ktoś jeszcze chciałby zgłosić kandydata? Bardzo proszę, pan radny Szymański. Co robi? Przewodniczący Wysoka Rado, zgłaszam kandydaturę Andrzeja Psińskiego. Dziękuję bardzo. Czy pan radny wyraża zgodę? Dobrze. Łukasz Kowarowski wyraził zgodę na kandydowanie i pan radny Andrzej Wiśniewski też wyraził zgodę na kandydowanie. Tak jak Rada już przyjęła, będziemy głosować nad kolejnością zgłoszeń. Pierwsze było zgłoszenie skuteczne pana Łukasza Kowarowskiego. Jeżeli nie będzie wyboru, wówczas głosowanie będzie nad kandydaturą pana Andrzeja Wiśniewskiego. Ja już proszę o poprawienie paragrafu pierwszego. Powołuję się na stanowisko przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Grudziądza, radnego. Dopiszemy w zależności, jakie będzie głosowanie. Pierwsze głosowanie jest nad panem wyboru na to stanowisko pana Łukasza Kowarowskiego. W przypadku wyboru wpisujemy pana Łukasza Kowarowskiego. Szanowni państwo, jest 20 radnych na sali. Przystępujemy do głosowania. Kto z państwa jest za powołaniem na to stanowisko pana Łukasza Kowarowskiego? Dwunastu radnych jest za. Kto jest przeciwny? Sześciu radnych jest przeciwnych. Kto się wstrzymał? 12 radnych za, 6 jest przeciwnych, 3 radnych się wstrzymało, czyli mamy 21 radnych w sumie. Uchwała została podjęta, został pan wybrany przewodniczącym Komisji Rewizji. Powołuje się na stanowisko przewodniczącego Komisji Rewizji Rady Miejskiej Grudziądza, radnego Łukasza Kowarowskiego. Proszę bardzo, panie radny. Za wyboru przewodniczących komisji. Nie, jeszcze z Komisji Sportu. Okej. Jako chciałbym, proszę państwa, bo oczywiście uczestniczymy wszyscy w tym spektaklu, ja chciałbym tylko a propos tej uchwały przedstawić pewne kulisy. Nie chciałbym tego robić przed uchwałą, zrobię to po.
Otóż ta uchwała, nie ukrywam, była przedmiotem pewnych ustaleń między klubami radnych, w których miałem okazję uczestniczyć. I chciałbym odsłonić tutaj pewne kulisy tych ustaleń. Mianowicie... Bardzo bym prosił, panie radny, tu jest, nie ma teraz w tym momencie miejsca, już została uchwała podjęta. Dobrze, ale... Oświadczenie tutaj na samym końcu można złożyć, ale nawet nie mamy takich tego punktu, tak? Oczywiście przed zakończeniem może pan oświadczenie złożyć jako radny. Panie przewodniczący, no próbuje mi pan zabrać pojęcia. Ja powiem panu, będę mówił bardzo krótko. Proszę bardzo. Otrzymałem rzeczywiście taką informację, że rzeczywiście ubiegaliśmy się jako klub radnych o stanowisko przewodniczącego komisji rewizyjnej. Na co otrzymałem, że informację, że Platforma godzi się na to, żeby oddać to stanowisko łaskawie opozycji, ale że w żadnym wypadku nie może być to członek klubu radnych Prawa i Sprawiedliwości. No po prostu chciałbym oświadczyć, że na takie diktum się nie godzimy. Protestujemy przeciwko takiemu stawianiu spraw. I dlatego pozwoliłem sobie przyjąć propozycję kandydowania na to stanowisko, żeby całą tą hipokryzję odsunąć. Dziękuję bardzo. Dziękujemy. Przechodzimy do następnego punktu porządku obrad. To jest projekt uchwały w sprawie powołania przewodniczącego Komisji Sportu Rady Miejskiej Grudziądza. Proszę o zgłaszanie kandydatur. Pan radny Marek Tutleben. Panie przewodniczący, zgłaszam kandydaturę Andrzeja Mioduszewskiego. Dziękuję bardzo. Czy pan radny wyraża zgodę? Tak. Pan Andrzej Mioduszewski jako pierwszy kandydat. I kto jeszcze? Bardzo proszę, pan radny Wiśniewski. Wydawało mi się, panie przewodniczący, że byłem pierwszy, ale zostawcie, no. Przepraszam. Nie ma to większego znaczenia, okej. Zgłaszam kandydaturę pana Sławomira Szymańskiego. Dziękuję bardzo. Czy pan radny Sławomir Szymański wyraża zgodę? Dziękuję bardzo. Pan radny wyraża zgodę. Mamy znowu dwóch kandydatów. Z jednej strony jest pan Andrzej Mioduszewski, prowadził zgodę, z drugiej strony jest pan radny Sławomir Szymański. Innych kandydatów w sali nie widzę. I szanowni państwo, już w paragraf pierwszy ulega zmianie, powołuje się na stanowisko przewodniczącego Komisji Sportu Rady Miejskiej Grudziądza radnego. Proszę o to poprawienie. I będzie tak, jak gdyby mieliśmy ustalone nad kolejnością zgłoszeń. W pierwszej kolejności będziemy głosowali nad wyborem pana Andrzeja Mioduszewskiego. Jeżeli zostanie wybrane, to drugie głosowanie nie będzie. Jeżeli nie będzie wybrane, będzie głosowanie nad panem Sławomirem Szymańskim. Mamy na stanie obecnych 21 radnych. I szanowni państwo, przystępujemy do głosowania nad wyborem przewodniczącego Komisji Sportu Rady Miejskiej Grudziądza w osobie pana radnego Andrzeja Mioduszewskiego. Kto z państwa jest za? Piętnastu radnych głosowało za. Kto jest przeciwny? Trzech radnych jest przeciwnych. Kto się wstrzymał? Trzech radnych się wstrzymało. 15 za, 3 przeciwnych, 3 głosy wstrzymujące. W sumie 21 radnych głosowało. Uchwała została podjęta. Powołuje się na stanowisko przewodniczącego Komisji Sportu Rady Miejskiej Grudziądza radnego Andrzeja Mioduszewskiego. Proszę o wpisanie. Dziękuję bardzo. I szanowni państwo, przechodzimy do kolejnego punktu porządku obrad. To jest projekt uchwały w sprawie powołania przewodniczącego Komisji Zdrowia, Spraw Społecznych i Rodziny Rady Miejskiej Grudziądza. Proszę o zgłaszanie kandydatur. Pan radny Michał Czepek. Panie przewodniczący, zgłaszam kandydaturę pani Krystyna Nowak na to stanowisko. Dziękuję bardzo. Czy pani Krystyna Nowak wyraża zgodę? Nie widzę. Przystępujemy do głosu. Jeszcze o zmianę, przepraszam. Paragraf pierwszy otrzymuje brzmienie, proszę o poprawienie. Powołuje się na stanowisko przewodniczącej Komisji Zdrowia, Spraw Społecznych i Rodziny Rady Miejskiej Grudziądza radną Krystynę Nowak. Przystępujemy do głosowania. 21 radnych na stanie. Kto z państwa radnych za przyjęciem projektu uchwały? Dwudziestu radnych głosowało za. Kto jest przeciwny? Nie ma. Kto się wstrzymał? Jedna osoba się wstrzymała.
uchwała została podjęta. Szanowni Państwo, przechodzimy do tego punktu porządku obrad. To jest projekt uchwały, wniosek uchwały w sprawie harmonogramu terminów obrad Rady Miejskiej Grudziądza na 2014 rok. Bardzo bym prosił o dokonanie poprawki w załączniku do uchwały. Chodzi konkretnie o datę 17 grudnia, nie 104 roku, tylko 2014. Czyli 2014 proszę poprawić. Czy jakieś uwagi Państwo macie do tego punktu? Nie widzę. Przystępujemy do głosowania. Na sali obecnych jest... Nie, 21 nie ma już. 20 radnych, tak? Dobrze. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem projektu uchwały? Dwudziestu radnych głosowało za przyjęciem projektu uchwały. Jednogłośnie uchwała została podjęta. I przechodzimy, Szanowni Państwo, do kolejnego punktu. To jest projekt uchwały w sprawie harmonogramu terminów obrad Rady Miejskiej Grudziądza na 2015 rok. Czy jakieś uwagi macie Państwo? Bardzo proszę, Pan Wiceprzewodniczący Marek Czepek. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, mam taką prośbę. Czy nie uważalibyście Państwo radni, że w kwietniu, ponieważ jest planowana sesja na 29, zaczyna się długi weekend i prośba, żeby o tydzień wcześniej, czyli 22 kwietnia, zamiast 29, 22 kwietnia. Szanowni Państwo, czy ktoś chciałby się do tego wniosku wypowiedzieć? Mówię, ja z miłą chęcią poprawię 22 kwietnia, jeżeli będzie taka wola Państwa. To żadne święta nie jest, jak się dobrze pamiętam. Nic nie wypada takiego. Jak się mamy jakiś kalendarz? Sekundeczkę, bo możemy zobaczyć. Jest 2015 rok. Kwiecień. Nic nie wypada, Szanowni Państwo. Jedynie to jest kwestia sprawozdań z samorządowych jednostek organizacyjnych oraz realizacji strategii. Sprawozdania tutaj się przedkładać, sądzę, że problemu nie powinno być. Ja wiem. Mamy prawnych problemów, to proponuję 22 kwietnia. Nie jest to bynajmniej ostatnia środa, nie widzę. W związku z powyższym bardzo proszę o poprawienie. Będziemy mieli tutaj 22. Ja jeszcze mam pytanie tylko do Pana Mecenasa. Panie Mecenasie, właśnie to jest, co tutaj patrzę. Sesja będzie się odbywała przed przerwą wakacyjną 24 czerwca, później 30 września. Jest ten okres 3 miesięcy, ja sądzę, że to się coś zmienić. Bo musimy raz na 3 miesiące, to już będzie troszkę inaczej. Czy jakieś uwagi? Bo raz na 3 miesiące powinno być tak. Będzie powyżej 3 miesięcy. Czyli moja propozycja, Szanowni Państwo, 23 września. Może być, bo jest 24, a dzień wcześniej. Tak, 23 września, bardzo proszę o poprawienie. 23 września. Tutaj poprawki są dwie, Szanowni Państwo. 22 kwietnia 2015 i tutaj jest to przyjęcie budżetu. Wiadomo, że w tym momencie prace komisji będą. Zawsze możemy harmonogram zmienić w trakcie. To nie jest sztywnego. No zobaczymy, jeżeli będzie rada pracowała, ewentualnie jakieś wnioski od pana prezydenta. Na razie bym proponował ustalić. Ale to jest przyjęcie budżetu, bo tego nie zmienimy, tego panie wiceprzewodniczący. Zmiany są, tak jak mówiliśmy, 22 kwietnia i 23 września 2015. I taką autopoprawkę w załączniku wnoszę. Czy jakieś uwagi, Szanowni Państwo?
Nie widzę. W związku z powyższym przystępujemy do głosowania. Na sali obecnych jest 21 radnych. Nie, 20. Pan radny Chowarowski. 20 radnych. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem projektu uchwały? Głosowało za przyjęciem projektu uchwały. Uchwała także została podjęta jednogłośnie. I Szanowni Państwo, ten punkt został także w pełni wykorzystany.